Aha, tego Stalowskiego, to jest to? Influencerzy oszukują metodą na wykrywacz kłamstw. O. O. Zaraz zerknę. Zero. Milion Ej, osób obejrzało śmierci zero. podpięty pod wariograf influencer Wojciech Gola odpowiada na nieprzyjemne dla siebie pytania. Powiem tak, nie za bardzo interesują mnie tajemnice Wojciecha Goli, natomiast Okej. wszedłem pod ten film w komentarze i zobaczyłem, co ludzie piszą. A ludzie piszą tak, teraz Nathan pod wariograf, teraz Boxdel pod wariograf, Wardęga pod wariograf, każdy zawodnik Fame powinien przejść takie badanie. Całą serię trzeba zrobić. I rzeczywiście, jeśli pierwszy odcinek ma milion wyświetleń i 60 tysięcy łapek w górę, to można zakładać, że stworzy się z tego Tak, cała schód seria i ok. rzeczywiście kolejne osoby będą podpinane pod wariograf. Jest tylko jeden w tym wszystkim problem. To badanie jest gówno warte. Dlatego Aha. zanim Internet zostanie zalany filmami, na których różni ludzie, podpięci pod różne sprzęty, nie wiem, pod sokowirów. Wiesz, że Wojtek Gola zrobił jeszcze raz test wariografu i jakiś test na biseksualność prywatnie? I co mu wyszło tym razem? Pod lokówkę, pod suszarkę czy pralkę, zanim podepną się pod jakieś nic nieznaczące urządzenia i będą udawać, że są wielce prawdomówni, warto powiedzieć no Wykrzyknik właśnie biseks. prawdę. Chociażby po to, byście nie byli robieni w konia. To znaczy, żebyście Test wiedzieli, na że samej jesteście robieni w kulicy konia, bo zrobił. spoko, jeśli lubicie to oglądać. To się dobrze oglądało, to był fajny program, jeśli ktoś jest zainteresowany tą tematyką. Natomiast musicie po prostu wiedzieć, jak działa wariograf i że nie działa właśnie tak. Bo nie można korzystać z wykrywacza kłamstw w taki sposób, by on tych kłamstw nie wykrywał. To absurd. Poza tym może się zdarzyć tak, że ktoś powie prawdę, a zostanie to uznane za kłamstwo i w ogóle mamy wtedy jakiś bezsensowny, A za to nikomu zupełnie nic nie niepotrzebny. znaczy, czy daje jakikolwiek pogląd? O co tu chodzi, bo nie rozumiem na razie. Problem. My chcieliśmy w kanale Zero korzystać z wariografu podczas wieczornych programów. Oczywiście O! przy pytaniach ustalonych. Dzięki Józek za 3 lata. Witam. Naszym gościem, żeby miał jakiś tam komfort, Józka ale piorun chcieliśmy go uderzył. podpiąć pod wykrywacz kłamstw, tak zwany wykrywacz kłamstw. No i poszliśmy do pracowni, która się tym. Czyli Spartiatik za raczej spłuczka. No tak mówiliśmy na ciebie w szkole. Zmieniłeś się, chciałem cię przeprosić za te spukiwanie głowy w kiblu. Byliśmy dziećmi. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Wszystkiego dobrego. Nie ma problemu, jak następnym razem spotkam twojego starego żula, dam mu 50 groszy więcej. Niech się napije porządnie. Zajmuje. I tam w niestety ramach okazało pogodzenia. się, że wszystkie nasze plany są niemożliwe w realizacji. Tego się nie da, tamtego się nie da, tego też się nie da, to się da, tego też się nie da. I w końcu nam mówią, dobra, jak chcecie, to możemy zrobić taki show, tylko powiedzmy najpierw, że to jest show i tam coś będzie latać, ta wskazówka, ale to nie będzie badanie. To nie będzie miało żadnej wartości. No to ja mówię, no jak ma to nie mieć żadnej wartości, to po co mi to badanie? Po co? To szkoda czasu mojego i waszego. Więc poszedłem na badanie wykrywaczy kłamstw, ale przebiegało Pracownic ono party to zupełnie daleko inaczej niż jest? to, co widzieliśmy ostatnio w internecie. W ogóle muszę wam powiedzieć, że to jest przedziwne urządzenie. Najpierw miałem taki test cyfr. Na przykład na drodze prawnej wariograf, nawet jakby cię FBI pod niego podłączyło, to nie stanowi żadnej podstawy. Okay. Poproszono mnie, żebym zakreślił na kartce jedną cyfrę, nie mówił nikomu jaką, a potem Aha. przepytano mnie i przy każdej cyfrze musiałem odpowiadać, że to nie ją skreśliłem. Czy skreślił pan cyfrę numer 1? Nie. 2? Nie. 3? Nie. 4? Nie. 5? Nie. 6? Nie. 7? Nie. 8? Nie. 9? Nie. A potem mówią mi, a teraz niech pan odpowie prawdę. Czy oszukał pan nas przy cyfrze numer 7? Ja mówię tak. No więc zupełnie nieznaczące kłamstwo, przy którym się w ogóle nie stresowałem.
Miałem zupełnie gdzieś to, czy zostanie to wykryte, czy nie. To znaczy wydawało mi się, że przy każdej cyfrze odpowiadam z takimi samymi dokładnie w sobie emocjami, nie mając jakiejkolwiek takiej nutki, która mnie zżera od środka, która mówi, o Jezu, teraz będzie kłamstwo, teraz będzie kłamstwo. A okazało się, że te sygnały mój organizm wysłał na tyle silne, że specjaliści od razu wykryli, w którym momencie ich oszukałem. Niesamowite. W każdym razie zapraszam Was na materiał. No ale co, to on teraz mówi, że da się to wykrywać się kłamstwa, a w tym filmiku i nie rozumiem, o co tu chodzi. Nic nie rozumiem w dupę. Miejsca, gdzie badania wariografem odbywają się codziennie i gdzie odbywają się w taki sposób, że ich wiarygodność jest niepodważalna. Co? To nie było, tak jak mówię, badanie. To była zabawa. No więc w zabawie wszelkie sztuczki są dozwolone. Osoba badana musi być wcześniej zapoznana ze wszystkimi pytaniami. Nie ma możliwości, że był element zaskoczenia, ponieważ będzie reagowała. I może dać to fałszywy odczyt wtedy. Ogólnie nie znam tych pytań, które chłopaki przygotowali, ale nie ukrywam, że jestem osobą, która bardzo dba o swoją prywatność. Stres? To lekki, tak. Taki niestandardowe uczucie. Będą go pytać, czy jest biseksem? Taka różnica? To nie ogarniam. Wojtku, wariografu nie oszukasz. Przygotuj się na oczyszczenie. To nie jest badanie wariografu, to jest show. Alright, it's real simple. Paul here will ask you a yes or no question. Ty, to jest... Spójrz. Jak on się nazywa? Ten adwokat. Saul Goodman. Badanie wariografem musi się odbywać w specjalnych warunkach. Wymagania są dość duże, jeżeli chodzi o badanie wariografem. Musi być to obecność osoby badanej i badającej. Odpowiednio wyciszone pomieszczenie, bez zakłócenia dźwiękowego. To trochę inne rzeczy mieli wizualnego Wojtka z zewnątrz. Goli. Musi być też odpowiednia atmosfera. Musi być nawiązanie takiej intymności między osobą, która przeprowadza badanie i ta, która poddaje się badaniu wariografem. Pytamy o różne rzeczy. Są to rzeczy czasami bardzo intymne. Czy miał pan więcej niż 200 partnerek seksualnych? To jest zbyt prywatne. Po to, żeby sprawdzić, jak reaguje organizm osoby badanej i żeby można te pytania krytyczne porównać z tymi kontrolnymi, tymi intymnymi. Także nie może być mowy, żeby zrobić to na widowni, przy kamerach, przy oświetleniu, przy obecności jakichś osób, które nie powinny być zainteresowane tym badaniem, a na pewno nie tematyką tych pytań kontrolnych. Także badanie jest przeprowadzone wtedy, kiedy spełnia odpowiednie warunki i standardy nasze, europejskie, amerykańskie. Pracujemy głównie na amerykańskich schematach badawczych. W normalnych warunkach powinno być to pomieszczenie wyciszone, stonowane, bez ozdób, bez niepotrzebnego światła, natężenia tego światła. No to nic nie spełniliście warunków. Bez dźwięków, które dobiegają z zewnątrz. Natomiast w filmiku, o którym mówimy, no był jakaś migająca dyskoteka, tam jakieś pocieszenie. Ty, ale to dziwne, bo ten typek mówił w tym filmie, chyba że on ma jakąś firmę, co się zajmuje tym. To teraz jakby całą firmę mu chyba przywrócą, nie? Skoro on tak nierzetelnie zrobił te badania, bo się zgodził nagrać ten filmik. Komentarze osób, hey, które obserwowały, nie wiemy, czy obserwowały to na żywo, czy przez monitor. Już nie ma firmy. To są metody niedopuszczalne. Każdy poligrafer, ekspert badań wariograficznych powinien o tym wiedzieć, że jest to podstawa stworzenia odpowiednich warunków do badania. Czujniki pneumogramu powinny być zapięte w dwóch miejscach, na klatce piersiowej i na przeponie. Jeden był troszeczkę za wysoko, drugi za nisko. Tak naprawdę nie spełniały swojej roli. Się okaże, że w ogóle Wojtek Gola nie wie, czy przekupił typa od wariografu, tylko to był jakiś aktor, tak? Oni zobaczyli na YouTubie, jak to ułożyć te kabelki i po prostu zrobili to na własną rękę. Tam nie było nikogo takiego oficjalnego. Odczyt mógł być w tym momencie nieprawidłowy?
Mógł być, tak. Osoba badana musi być wcześniej zapoznana ze wszystkimi pytaniami. Nie ma możliwości, żeby był element zaskoczenia, ponieważ będzie reagowała. Jestem gotowy. On tak samo miał firmę, jak Gola nie byłby seksem. Ale to... Czekaj, to czemu Wojtek Golaś tam popłakał? To też było oszukane? To w tym filmie jest cokolwiek prawdziwego? To wszyscy kłamali. Ja pierdzielę. Pieprzony Truman Show. Ogólnie nie znam tych pytań, które chłopaki przygotowali. Więc jak coś mi się nie spodoba, powiem next. Ale liczę, że na wszystko odpowiem. Jest to w ogóle niedopuszczalne. Jest to chyba największy błąd. Element zaskoczenia powoduje niepotrzebną reakcję organizmu. Czekaj, czyli to, że on nie zdał pytań, też jest źle, tak? Czyli wszystko jest źle. Która może być odczytana jako nieszczerość. No więc przed badaniem zapoznajemy dokładnie ze wszystkimi pytaniami testu osobę badaną. Osoba zapoznaje się z tymi pytaniami. Jeżeli ma jakieś uwagi, to przeformułujemy to pytanie, do którego ma wątpliwości, żeby mogła odpowiedzieć na to pytanie w sposób tak albo nie. Inaczej być nie może. Czy wariograf jest wykrywaczem kłamstw? Nie, wariograf nie jest wykrywaczem kłamstw, aż tak potocznie się mówi. To jest urządzenie, które rejestruje wszystkie zmiany w organizmie człowieka w sytuacji zagrożenia. Pytanie, na które osoba nie chce odpowiedzieć szczerze, na przykład czy przyjął pan łapówkę, będzie bodźcem, prawda? I wtedy na taki bodziec organizm zareaguje, zareagują nasze ciało, tak, pan Leniu, niezależnie od naszej woli i wiedzy. Czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Tak. A nie, to on ma odpowiadać? Nie. Zatem kwitowanie odpowiedzi na pytanie, że jest to prawda albo nie jest to prawda, jest błędne. Tak, tak, to mówimy o tym, że organizm osoby reagował bądź nie reagował. No co zatem idzie zwykle, co, że osoba Solek, nie jest szczera, jeżeli organizm nasz reaguje w sposób nienaturalny dla sytuacji, do pytania, do zagadnienia. Did we pot roast for dinner tonight? Yes. Was it undercooked? No, it was rare. It was a little rare. Czyli Robert De Niro lepiej zrobił i na pewno niż nie było to badanie. Z całą pewnością nie było to badanie. Wariograf. Osoba, która to przeprowadzała, no, albo miała tą świadomość, albo nie wiem tego, natomiast nie powinna takiego badania w cudzysłowie zrobić, chyba że uprzedziłaby widzów, że jest to show, jest to element jakiejś zabawy, prawda, ale na pewno nie jest to badanie. Jakie elementy usunąłby pan ze studia, w którym siedział Wojtek Gola? Kamery, jaskrawe światło. Lepiej byłoby też, jakby studio było mniejsze. W ogóle nie powinno być w studio. Tam powinno być w odpowiednim pomieszczeniu. No tak, pomieszczenie, jeżeli byłoby mniejsze. Albo jest dobrze, albo w ogóle nie nadaje się do diagnozy taki pokaz. Osoba, która jest badana po napompowaniu rękawa ciśnieniowego, siedzi nieruchomo, patrzy przed siebie, ma oczy otwarte, zwykle powinna patrzeć w jeden punkt i nie pozwalać sobie na skupienie się na czymś innym, czymś, co mogłoby odwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o pytanie, czy uważasz, że Boxdel chce zemścić się na Wardędze, czy to pytanie sprawiło jakieś trudności? Tu się pan też zastanawiał. Zastanawiałem się. Wydaje mi się, że nie. To co pani gada? Ale nie, tam była taka sytuacja, pytają go, czy kiedyś coś ukradł ze sklepu. Powiedział, że nie. Powiedział to celowo z błędem, żeby wariograf pokazał. I pokazał. I rzeczywiście wtedy można powiedzieć, że spełnił swoją rolę, tak? Ja mam wątpliwości co do rzetelności całego tego badania. No właśnie. Jeżeli aż tak dużo rzeczy jest spieprzonych w tym filmie, to tak naprawdę to, że on mówi, że nie zapytać i to wszystko można uznać, że to jest po prostu oszukane w tym filmie. Naprawdę. Każdy element. Ja pierdzielę. Wojtek Gola umie płakać na zawołanie. To tak jest, jak się jest tym, jak to się nazywa, no nieważne, napisz tę motę ty. ...badania, więc nie wiem, nie chciałbym w ogóle oceniać czegoś takiego, bo to nie było, tak jak mówię, badanie.
To była zabawa. No więc zabawy, w zabawie wszelkie takie sztuczki są dozwolone, prawda? Także nie traktujmy tego jako badanie. Umówmy się tak, to nie było badanie. Zbyt dużo pytań to też świadczy o tym, że nie zostało to właściwie przeprowadzone. Jeżeli mamy zbyt dużo pytań i chcielibyśmy wyjaśnić więcej kwestii, to dajemy osobie do wypełnienia ankietę albo oświadczenie, że nie zrobiłem tego, tego, tego i jeszcze czymś. W sumie zamykamy się w kilkunastu. Najlepsze jest to, że owce z WK mają wariograf, że ze sterydami, a ludzie łykają, że są naturalni, a to nie tego. A to tak samo wyglądało jak tu? Albo w 10 pytaniach i osoba na badaniu tak, wariografem mówi, że skłamała na którejś z pytań ankiety. Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę seksualną w dyby, zrobiłbyś to? Tak. Niezły koniec. Pofaka. Nie mogę z tego, ty. Stanowski kanał założył 3 dni temu, już disuje gołd całe. To zaraz na odcinek na Wardęgę będzie. Wardęga teraz podupada tym, co robi. I zaraz odcinek na niego i luj. I jest jakby dobre fundamenty kanału. Nic? Ale porypane w sumie to jest, jak dużo tam rzeczy jest, może być takich, wiesz, oszukanych w takim czymś. Się ogląda takie rzeczy, to się nawet o tym nie wie. Czyli on naprawdę musi być biseksem i to już nie jest jakieś pieprzenie. Bo to jest niemożliwe, jemu tak bardzo zależy na tym, żeby to zatuszować, że wymyślił cały film o tym. Rozumiesz to? Czemu jemu tak bardzo zależy na tym, żeby ukryć, że nie jest biseksem? Wytłumaczy mi to ktoś? Bo to jest tak głupie. Nie można po prostu wejść na Instagrama, na Instastory, który pewnie pieprzy codziennie o tym, że się wyszczał, wysrał i co zjadł? To nie może też nagrać, że jest biseksem i myć z głowy? On ma zero dystansu do siebie? No ale na poważnie, co ma dystans do siebie do tego, czy jest biseksem? Czy on w ogóle ma na to wpływ? Przecież to tak jakby powiedział, że lubi pizzę z ananasem. No są tacy ludzie w społeczeństwie między nami. I co z tego? Żyją. Możliwe, że ich mijasz na co dzień. I biseks to jest coś podobnego, tak? Normalny człowiek, którego mijasz na co dzień. A Wojtek Gola tak się tego wstydzi, że wymyślił wielki film o tym. To jest jakiś... Co to w dupę jest, no? Lepiej być biseksem niż jeść pizzę z ananasem. No właśnie, napisz to Wojtkowi. Jakby wizerunkowo stracił Wojtek Gola? Przecież on nie ma żadnego wizerunku. On ma wizerunek NPC-ta. Jak się człowiek na niego patrzy, to wie, że on jest tylko tłem we wszystkich swoich projektach. Co to jest za wizerunek? Przecież grę o nim zrobili. To jest jakieś, wiesz. Chłopa już tak odkleiło, że zrobił grę o samym sobie. Ale nie, bo po prostu jest to dla mnie absurdalne, że gdyby nie Starowski, to ktoś inny by nagrał to na niego. No bo jeżeli to są aż tak jawne rzeczy, jak ktoś się tym zajmuje i to od razu widać, no to prędzej czy później ktoś by to nagrał na niego, że to jest fałszywe badanie. To czemu on to zrobił? To jest kretynizm. I teraz się to dużo ludzi o tym dowie i teraz to już... No każdy wie, że jest biseksem, ale czemu jemu tak bardzo zależy na tym, żeby to ukryć, to nie wiem. Wojtek Gola jednak chyba ma problemy ze sobą. Prawda jest taka, że każdy ma wysrane w gole jego życie i każdy tylko z niego bekę ciśnie, a ten jeszcze bardziej nakręca. No, zgodzę się, Awajuki. Wydaje mi się, że Wojtek Gola, on tak bardzo chce być na poważnie odbierany przez ludzi, zakłada te firmy różne, reklamuje się, ludzi próbuje zatrudniać. No może to już jest takie... Za duża taka teoria o nim, ale nawet pasuje tutaj, żeby się pośmiać z jego, to można to naciągnąć. I wiesz, on tak bardzo chce być na poważnie traktowany, a on chyba żyje w takiej bańce. A tak naprawdę ludzie po prostu to śmieją się, że taki NPC pocieszny, taki wujaszek, nie? Taki, że coś tam popieprzy, jakieś głupkowate żarty, taki wujek. Każdy wie, że jest biseksem, on myśli, że nikt nie wie i dalej każdy se żyje, nie? Chciałem tylko powiedzieć sobie, Kasiusz, że spodziewałem się, że zaatakujesz, że podważysz ten A czemu się spodziewałeś? No bo gdzieś już nawet mówiłeś, że wywiada i tak dalej jakby. I słuchaj,
Specjalnie dla ciebie zrobiłem w weekend taki wariograf, który jest podpisem biegłego sądowego pana Macieja Doryka oraz pana prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, który jest ekspertem do badań poligraficznych i jest również biegłym sądowym. I mam tutaj, może to być trochę komiczne, 20-stronicowy dokument świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksualną. I czemu w dupę? Ja pierdzielę, to jest jakaś odkleja, przysięgam ci. Czemu jemu tak na tym zależy? Jakby lubił w dupę hamburgery, a nie hot dogi, to też by to wpieprzał, tak? Do internetu forsował? On jemu się odkleiło temu goli już. Jemu się już tak odkleiło. I nie ciągnąłem nikomu pałę. Ile za to zapłaciłeś? Czekaj, co on mówi? Cząc o tym, że nie jestem osobą biseksualną i nie ciągnąłem nikomu pałę. Ile za to zapłaciłeś? I nie ciągnąłem nikomu pały. Wyobraź sobie, może nagranie dadzą z tego drugiego wariografu. Czy ciągnął pan komuś pałę? Next. Płaciłeś? Dziękuję bardzo. Ja już więcej nie mam tematu. Ile za to zapłaciłeś? Jestem 100% dobra, panowie, ja bym przeszedł do zestawienia. Proszę już o tym nie rozmawiać. Ja bym przeszedł do zestawienia Casio kontra Boxdel. Boxdel, jak ty podchodzisz w tej chwili do tego starcia? Bo Casio bardzo ostro rozpoczął grę medialną. Dawał Jezus Maria. Nie na. Oj, ty gola, no uspokój się tu. Chłop chce mema z internetu usunąć. Walka z wiatrakami w dupę. Tak, to by tylko społeczność ulicowa o tym wiedziała i sobie beki ci stała, a teraz mówię o tym na fejmu, gdzie 150 osób. No, no wiesz, typowo typ chce usunąć jakiegoś mema z internetu, dzięki czemu dał mu więcej światła i teraz wszyscy już o tym wiedzą. Także no udało się, Wojtek Gola, udało się. Teraz nie tylko 100 osób wie, że jesteś biseksem, ale milion. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.